Witajcie w tej neutralnej odsłonie. Dla niektórych może być szok. Szokoterapia totalna. I tak, moje włosy są ciemne, ale pod spodem są jasne. Widzieliście vloga, dla tych, co nie widzieli, a raptem trafili na tą ikonkę i na ten film. Marta, to ty? Tak, to ja. Cześć. Dobra, dzisiaj nie o włosach, bo dzisiaj będzie o najnowszej kolekcji kosmetyków z Biedry Belle. Nie Belle Hypoallergenic, ale Belle. Weszłam do Biedronki, oczywiście w celu zrobienia zakupów. I patrzę, kosmetyki w szafie się zmieniły. Jakoś wcześniej nie przysłali, paczki PR-owej zawsze przysyłali, tym razem nie przysłali. Nie szkodzi. Wzięłam, oczywiście załadowałam, poszłam na warzywniak, bo tam są te jednorazówki. Wzięłam jednorazówkę i załadowałam całą kolekcję nową. Mamy tutaj dużo rozświetlenia, mamy też nowy podkład, mamy nowe pomadki. Ta kolekcja jest taka trochę iście romantyczno-wiosenna. Myślę, że coś tutaj miało na znaczeniu jakby walentynki i dzisiaj chciałabym właśnie przygotować taki makijaż, może od mamy do damy, tańszymi kosmetykami Belle. Mamy nawet, słuchajcie, Pressed Pigment Palette. Tylko, że ona jest taka, bym powiedziała, trochę jesienna. Tak, tak, tak sobie o niej myślę. Więc zostańcie ze mną, zapraszam was na makijaż kosmetykami Belle. Okej, witajcie, bliżej nałożyłam bazę z P. Louise Base Academy i wezmę sobie tasiemki. Dzisiaj sobie przykleimy tasiemki. Okej, ubrudziła mi się tasiemka od bazy. Dobra, dzisiaj przykleimy sobie tasiemki, ponieważ chciałabym uzyskać tutaj większą pigmentację, szczególnie na tych krawędziach. W pierwszej kolejności rozprawimy się z tą paletką do cieni. Chciałabym ją bardzo mocno przetestować. Przyznam szczerze, że te cienie są takie, bym powiedziała, bardzo mocno jesienne. Kolorystyka jest tutaj taka, bym powiedziała, mocno jesienna. I mamy tutaj takie satynowe wykończenie, ale są też, zobaczcie, takie metaliki, bym powiedziała, ale te maty w tej palecie są satynowe, zdecydowanie są satynowe. Ja nałożyłam moją sprawdzoną bazę P. Louise Base Academy, no i będę aplikować cienie na powiekę. I tak się zastanawiam, co ja tutaj mam położyć. Może wezmę sobie na dzień dobry ten, co swatchowałam. Okej, w tej paletce mam też takie cieplejsze przejście. Pierwsze, co mi tak trochę przeszkadza, to to, że na pierwszy rzut oka nie widać, który cień jest matowy, a który jest metaliczny dopiero po przetarciu palcem. Mam tutaj taki, o, wezmę sobie taki pędzelek, o, on jest taki trochę cieplejszy, więc chcę sobie tutaj delikatnie ocieplić to załamanie. Dobra, dołożymy sobie tutaj czerni w zewnętrznym kąciku. Zobaczymy, czy ten czarny będzie czarny i czy się połączy. Trzymam się bardzo blisko linii rzęs. Całkiem fajnie to wygląda. Muszę wam na razie powiedzieć, że na razie jeszcze nie sprzątam tutaj tej okolicy. Zastanawiam się nad błyskiem na tej powiece, który tutaj z tych docelowo użyć. Żółty wolałabym nie. Tutaj jest takie bardzo ładne, metaliczne złotko, ale zastanawiam się, czy nie będzie takie, wiecie, oklepane. Mieć... Chyba pójdziemy bardziej w klasyczną stronę mocy. Zieleń. Chyba ten środkowy jednak. Chciałabym, żebyście mieli inspirację do makijażu walentynkowego, a wiecie, walentynki wygląda się przede wszystkim sexy. Okej, mam tutaj to złotko. Spróbujemy najpierw na sucho. Tak idzie opornie. Ten błysk nie jest taki, jakbym chciała, więc mam tutaj
przygotowaną, słuchajcie, bazę do pigmentów z Inglota. Okej, właśnie przyszła do mnie taka myśl, by delikatnie tutaj użyć właśnie, żeby przecieniować tego cieplejszego odcienia jeszcze. Wezmę tego złota jeszcze. Żółty kolor. Dam mocniej w wewnętrznym kąciku, metodą Chloe. I tak wiem, że ona zdmuchiwała nadmiar. Ale moim zdaniem chuchnięcie na pędzel daje lepszy efekt. Tylko jeśli jesteście makijażystami, nie róbcie tak na klientach. Że jestem naprawdę w takim pozytywnym zaskoku, ale jeszcze nie podsumowuję. W tej paletce mam też taki tutaj cień. Wydaje się być on matowy, więc wezmę odrobinę i dam tuż pod łukiem brwiowym. Dobra, wezmę sobie czarną kredkę. U mnie Makeup Atelier Paris. To jest Eye Pencil C10. Kredkę dam. O, na linii wodnej. Biorę sobie to ciepłe przejście. I teraz wracam do czerni i daję ją tylko delikatnie, jak najbliżej linii. Dobra, odrobinę tej metalicznej miedzi, by podkręcić odrobinę spojrzenia. I czas na kreskę. Mam w tej kolekcji eyelinery, dwa. Jeden jest taki błyszczący, taki, on się nazywa Romantic Glitter Eyeliner. Muszę pomyśleć i bardzo mocno przemyśleć, gdzie go tu umieścić, bo on jest prawie niewidoczny i jest taki delikatnie błyszczący, ale mam pewien pomysł. I drugi eyeliner jest to Navy Blue Glitter. Tak, o, i zobaczcie. On ma taką nutę granatu i to będzie taki mój... Nie wiem, czy to będzie widoczne. Jak może się złamie, to będzie widoczne, że on ma delikatną nutę granatu. I właśnie taką nutę granatu chciałabym tutaj dać w tym makijażu. Jest on taki nieoczywisty i ma w sobie brokat. Zobaczymy, jak się będzie nim pracować. Więc zamykam się w sobie i robię krechę. No, powiem wam, że naprawdę fajny jest, bo nie jest właśnie taki oczywisty i ten kolor się przełamuje pod różnym kątem światła. Bardzo mi się podoba, ale aplikator jest tragedia. Do narysowania precyzyjnej kreski można się trochę przy nim namęczyć, za to sama formuła i kolor strasznie mi się podoba i cieszę się, że na ten się właśnie zdecydowałam, bo był jeszcze czarny. I myślałam, który wziąć. I wzięłam ten granat tutaj i podoba mi się to. Okej, makijaż oka jest gotowy. Przykleiłam rzęsy, wytuszowałam rzęsy, zarówno górne, jak i dolne. I chyba jestem gotowa, żeby przetestować podkład i bazy rozświetlające. W sumie dopiero po tym, jak kupiłam wszystkie bazy rozświetlające, zastanawiałam się, ciekawe jak ty to wszystko walniesz na twarz.
i rzeczywiście chyba się nie da, więc będę musiała podjąć decyzję, którą przetestować, a którą nie. Mamy dwa rodzaje tych baz. Serii Romantic Illuminate. Są dwie bazy, słuchajcie, jedna z podtonem różu, druga z podtonem złota i wzięłam obie, ponieważ wyglądają obie bardzo fajnie i na pewno chciałabym je przetestować. Jest to po prostu rozświetlająca baza pod podkład, natomiast ta druga baza, która została jakby wypuszczona z tym podkładem, który zaraz będę testować, Every Glow Face Base, tu jest napisane, że jest to odświeżająco rozświetlająca baza pod makijaż, czyli ma też odświeżyć tą skórę twarzy. Zobaczmy, jak wygląda ta rozświetlająca Everglow, Every, tylko Ever. No i tutaj mamy, powiedziałabym, powtórkę z rozrywki, jeśli chodzi o tą bazę Gosi Smelcerz, która została wypuszczona dla Belle i myślę, nawet pod palcem, jak czuję, jest ta sama taka olejkowa formuła, więc zobaczmy ten Glam. Mamy Glam i Romantic, bo ja powiedziałam Romantic, a tutaj jest jedna, się nazywa Glam i ta Glam jest taka złota i chciałabym zobaczyć, jak ona wygląda. No i ona jest dużo delikatniejsza i tutaj już mamy taką, bym powiedziała, tylko poświatkę. Ale w dalszym ciągu ma ona tylko, że mniej. Tamta Everglow niezbyt mi się podoba, będę szczera. Ta baza już mi się bardziej podoba. Ona już zastyga, słuchajcie, więc ja zdecydowanie wolę takie stygnące konsystencje. Weźmiemy sobie najpierw może tego złota, zobaczymy. Pamiętajcie, że taką bazę aplikujemy tylko w miejsca, które chcemy rozświetlić, bo jeśli masz pory i powiększone pory w dodatku, albo lubi się twoja skóra wyświecać w danym miejscu, no to takiej bazy nie używaj. Bardzo mi się podoba ten produkt, bardziej mi się podoba niż tamten. Dobra, zrobimy tak, że będę trochę kosmitką, ale z jednej strony nałożę złoto, z drugiej róż, a co mi tam? I tak zamierzałam ten makijaż trochę zmyć później i go przerobić, ale strasznie mi się podoba to, w jaki sposób ta baza wygląda na twarzy. Bardzo mi się podoba i muszę powiedzieć, że z moją Padma gra z rozświetlaczami, które są różowe. Myślę, że też fajnie będzie to wyglądać. Zobaczymy, jak ten róż. Chyba bardziej mi się złoto podoba. Nie za wiele tutaj róż wnosi. No myślę, że mamy to, jeśli chodzi o błysk. Przejdźmy do tego podkładu, bo jestem go bardzo, bardzo ciekawa. Ultra Satin. Jest to matujący efekt. Ja wzięłam go w dwóch różnych odcieniach, tak mi się przynajmniej wydawało. I teraz nie wiem, czy nie wzięłam w dwóch takich samych odcieniach, zaraz zobaczymy. No bo była 1, 2, 3, tylko trzy odcienie były. Belle, błagam. Ludzie występują w większej ilości odcieni niż tylko trzy. To jest jaśniejszy, jest dwójka, a ten jest trójka. Zaraz zobaczymy, który z tych odcieni będzie lepszy. Nie wiem, czy ten nie będzie za ciemny. Właśnie w tym jest, słuchajcie, problem, jak firma wypuszcza podkłady w trzech odcieniach. Nie ma na nich numerku. Dobra, ja jak zwykle będę wtłaczać gąbeczką, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Tutaj macie podkład z jednej strony położony, a z drugiej go nie ma i muszę wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Na razie. Zobaczymy, czy nie będzie się mocno ściągał, bo te matujące lubią u mnie potem wyglądać sucho. Ale na razie naprawdę wygląda to dobrze. Okej, okay, podkład jest położony, ale nie odczuwam stygnięcia, więc trochę się tym martwię. Biorę sobie korektor, bo nie mam do testowania innego, więc wezmę mój ulubiony z Yves Saint Laurent. Okej, troszkę jeszcze tu. Dobra, mam kolejną rzecz do testowania i jest to No Cake Bake Loose Powder Banana Fragrance. Wow, ale naprawdę, jeśli lubicie zapach banana,
pachnie bananem. Na maksa pachnie bananem. Waniliowy taki kolor, bym powiedziała żółtawy, tak jak no to banana, banana. No i będziemy robić e-bake. Zobaczymy, jak on się sprawdza. No, dosyć mocne makrycie. Zawsze pamiętajmy, że jak kupujecie do bakingu puder, to on musi mieć krycie. Dobra, delikatnie sobie odciskam i... Tam, gdzie potrzebuję, tam od razu roztłaczam. Ja trochę inaczej podchodzę do bakingu. Nie zostawiam pudru na twarzy, tylko staram się od razu wtłoczyć i kontrolować nadmiar pudru na twarzy. Powiem wam, że puder wygląda bardzo ładnie na twarzy, ładnie rozkłada się, równomiernie się rozkłada. Ma on zdecydowanie właściwości matujące. Jeśli szukacie pudru o właściwościach matujących, to on będzie zdecydowanie matowić tą naszą twarz. Nie ma w sobie takiego wykończenia glow, jak ja lubię, ale dla, myślę, zwolenników matu naprawdę się sprawdzi. Kolejna paletka, taka nowość, którą zauważyłam w szafie, jest to Matte Face Contour Palette. I mamy tutaj dosyć chłodne te bronzery. Ja zacznę od tego cieplejszego odcienia i zobaczymy, jak on będzie wyglądać na twarzy. Wszystko przewracam. Dobra, weźmiemy sobie ten cieplejszy. Marka Belle robi bardzo fajne produkty do konturowania, więc liczę, że i ten będzie fajny. Słuchajcie, to jest ten najjaśniejszy odcień i powiedziałabym, że jest dosyć ciemny, więc uważajcie z tą paletką. Dobra, ja sobie jeszcze tutaj zrobię żuchwę. W tej paletce mamy również taki neutralny, jaśniejszy. Sprawdzimy, czy on się będzie nadawać do tego, żeby rozświetlać tutaj tą przestrzeń. Oh shit, to było... Satynowe wykończenie. Okej, trzeba troszeczkę uważać z tym pudrem. On ma delikatne, błyszczące wykończenie, więc jest zdecydowanie alternatywą dla osób, które nie lubią rozświetlacza błyszczącego, tylko na przykład matowy rozświetlacz. Myślę, że bardziej się to sprawdzi. Nie używajcie w centralnej części tutaj porów, bo tu możecie nawet, jak się zbliżę, zauważyć, że tu jest mat, a tu jest satyna wpuszczona i powiększyło mi wszystkie dziury na twarzy. Więc tu akurat już z tym nic nie zrobię na chwilę obecną. No, powiem wam szczerze, że tego się nie spodziewałam akurat pod tym kątem z tym pudrem, więc jestem trochę zawiedziona. Myślałam, że będzie idealny, wiecie, taki mat, właśnie w okolicy do rozjaśnienia pod okiem, a tu się okazuje, że jest taki satynowy. Scalę sobie wszystkie warstwy. Też Glow Palette. I jest to paletka z Mineral Pigments, jest napisane, i mamy tutaj dwa odcienie rozświetlacza, które wyglądają w ten sposób, zaraz wam pokażę. I swatchowałam je w biedrze i naprawdę wyglądają obiecująco, ale ten jeden jest za chłodny, więc zdecydowanie na pewno użyję tego złotego. Tak jak myślałam. Jest akceptacja. Okej, czas na usta i myślę, że makijaż oka wyszedł bardzo mocny, ale usta zróbmy delikatniejsze. Mamy dwie opcje tych pomadek, słuchajcie. Mamy pomadki, które mają zdecydowanie mocniejszy pigment i to będą te z Glam Matte, bo już je sobie tutaj swatchowałam i te Glam Matte mają matowe takie wykończenie i są bardziej kryjące. Natomiast Romantic, jakby powiedziała, jest tak 40% mniej napigmentowany, ale też kolory są bardzo ciekawe. Wszystkie swatche wam prezentuję i mam tutaj taki odcień takiego nude'u ciepłego i myślę, że ten kolor będzie rewelacyjny tutaj.
będzie wyglądać bardzo pięknie. Do tego makijażu, dlatego przechodzę do malowania. Ten odcień nazywa się Nude Peony. Kochani, tak prezentuje się make-up. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten test. No, powiem Wam, że mam trochę takie swoje zdanie na temat niektórych z tych produktów, z tych kosmetyków. No i co Wam chcę powiedzieć, to to. Co warto kupić, a co nie warto. Co mnie najbardziej zaskoczyło, to chyba paletka z cieniami, ponieważ jeśli chodzi o cienie Belle, to ja zawsze tak... te ich satynowe wykończenia niekoniecznie mi pasują, oczywiście pamiętajcie, że to jest moja subiektywna ocena. Natomiast ta paletka ma naprawdę fajny pigment. Szkoda, że te cienie są takie, bym powiedziała, mocno jesienne, ale z jednej strony dzięki temu, że są takie neutralne, możecie spokojnie zrobić neutralny makijaż, co wiem, że lubicie, i możecie spokojnie też nastawić się na to, że zrobimy sobie tutaj ciemniejszy makijaż. Więc... tak, jestem na tak, jeśli chodzi o tą paletkę, jestem na bardzo tak. Jeśli chodzi o paletkę do konturowania, to pierwszy raz nie podobają mi się bronzery z bardzo prostej przyczyny, gdyż ja jestem ciepłolubna, a tutaj mamy chłodny bronzer i mam takie delikatne wrażenie, zobaczcie, że mam siniola na policzku. Ja to widzę. Przynajmniej ja to widzę i mi to przeszkadza, pomimo tego, iż de facto patrzę sobie na ten i sobie widzę, że on jest ciepły, to on niestety rozciera się do sinego i to mi bardzo przeszkadza i niezbyt mi się podoba, gdzie ja jestem pod wielkim zachwytem, jeśli chodzi o Belle i ich bronzery, tak pierwszy raz jestem bardzo średnio zadowolona, jeśli chodzi o ten bronzer. Co do rozświetlaczy, uważam, że jest kozak, naprawdę porządny kozak. Bardzo fajne duo rozświetlające do twarzy, więc jeśli macie okazję kupić, no to zobaczcie, no błysk jak z droższych paletek, więc Wam polecam. Co do podkładu? No to mam takie mieszane odczucie, bo z jednej strony oni mi próbują wcisnąć podkład, który ma być matujący, a z drugiej strony ten podkład średnio jest matujący i średnio jest stygnący na twarzy. Jeśli masz mieszaną i tłustą skórę, to możesz się zawieść. Ale jeśli masz cerę suchą i jeśli masz cerę taką troszeczkę, bym powiedziała, z tendencją do zasuszania się, a szukasz podkładu, który ma fajne, przyzwoite krycie, to jest fajny ten podkład. Naprawdę nie jest zły i Belle robi fajne podkłady, ale czy on jest matujący? Belle, tak szczerze, no tak niekoniecznie on jest matujący. Może po dłuższym czasie, może on ma późniejszy zapłon, jeśli chodzi o stygnięcie. Powiem Wam, że dopiero zaczął stygnąć w momencie, w którym spotkał się z pudrem utwardzającym, a tak sam z siebie stygnąć nie za bardzo chciał. Więc słoneczka moje najdroższe, miejcie to pod uwagę, jeśli kupujecie ten podkład. Ja jestem nim zachwycona, on nie robi kejka. Bardzo ładnie wyrównuje ten koloryt tej skóry i wygląda zacnie. Naprawdę zacnie wygląda. Zobaczymy, jak się będzie trzymał. Troszkę pochodzę sobie w tym makijażu. Jestem też bardzo ciekawa. Jestem zachwycona tym eyelinerem granatowym. Szkoda, że te końcówki są takie gąbkowo sztywne i bardzo ciężko się nim maluje tą kreskę i ciężko nim namalować. Już prędzej bym wolała, żeby on był pędzelkowy niż gąbkowy. Ale myślę, że dla mnie na przykład to nie jest problem. Ja sobie przełożę pędzelek albo sobie będę kombinować. No ale jak jesteś osobą, która kupuje sobie gotowy produkt i ma wobec niego oczekiwania, że narysuje sobie ładną, precyzyjną kreskę, to tu może być problem, bo aplikator jest strasznie nieudany. Natomiast formuła, kolor, sztosik, naprawdę, bardzo mi się podoba, ale ten aplikator robi pod górkę. Nie jestem zadowolona i nie podoba mi się ta baza rozświetlająca tutaj, jest zbyt tłusta. Idealnie może nadać się do rozświetlania dekoltu, ale co do twarzy, tutaj bym miała wielkie ale, co do akurat tego produktu Everglow Face Base. Natomiast już nie mogę tego powiedzieć o Glam Illuminate, tej bazie właśnie w tubeczce, tej złotej, noż rewelacja. Różowa nie za wiele wniosła, ale tak sobie pomyślę, kapka tego i wyjdzie coś wyjątkowego. Bardzo fajna pomadka w kredce. Trochę nie przepadam za formułą kredki, ale kolor mi się strasznie podoba. Wygląda przepięknie. Macie jeszcze ją w możliwej wersji, która nazywa się Red Rose. Bardzo fajna czerwień. Też Wam pokazywałam swatche. No i jeśli lubicie zdecydowanie delikatniejsze, bardziej nawilżające krycie, to te różowe są bardziej nawilżające i też mają dosyć ciekawe odcienie. Tu jest też podobny odcień do tego, który sobie położyłam i on nazywa się Pink Rose. On jest troszeczkę bardziej różowy, ale
już tutaj macie formułę, która jest delikatniejsza. Bardzo fajna kolekcja Belle, bardzo fajna, bardzo fajna. Jedni biegają do Biedrony po warzywa, po jabłka i po pieczywo, a zmalowana leci po kosmetyki, tak. Chociaż nie, no ja lubię Biedronkę, jak wiecie, też tam na tych koszyczkach lubię poszaleć. Lubię sobie pogrzebać, zawsze coś ciekawego wygrzebię i znajdę dlatego też zastosowanie. Baking powder, wart waszej uwagi, no kurde, ale świetnie pachnie bananem. Jestem po prostu zachwycona. Bardzo ładnie wygląda na twarzy, jeśli szukacie pudru matującego, to może wam się sprawdzić. Tańsze marki też robią teraz naprawdę rewelacyjne jakościowo pudry wykończeniowe. Bardzo ładnie wygląda na mojej buzi i nie wygląda ciężko, więc nie ma tak... Zgodziłabym się. No cake, ale bake. Czyli mamy mat, ale bez tego efektu mocnego cake'a i wygląda to całkiem dobrze. Takie jest moje podsumowanie, że jest to jedna z lepszych udanych kolekcji, jeśli chodzi o Belle. Bardzo mi się podoba. Chociaż Belle wypuszcza sezonowo coraz ciekawsze kolekcje, właśnie szczególnie dla Biedronki. Tak strasznie lubię, bo oni tak trochę z tymi kolekcjami dla Biedronki, wiecie, jak Catrice dla natury, wypuszcza coś takiego ciekawszego niż w szafach w Rossmanie, bo w Rossmanie w szafie mam wrażenie, że nie za wiele nowości tam wchodzi, albo może wchodzą te nowości, ale zjada je nadmiar produktów pozostałych, a tutaj fajnie, bo wyeksponowana jest ta nowa kolekcja i to zupełnie inaczej wygląda. Kochani, piszcie koniecznie, co wy sądzicie, jak wam się podoba i co tam dla was przetestować kolejnego. Co byście chcieli. Dobra, życzę wam miłego dnia. Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną i do następnego. Trzymajcie się. Hej!